Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczej telewizji w polsce.pl. Marek Śudaj, Gazeta Bankowa, Portal w Gospodarce. Moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Muszyński, wiceprezes BGK Nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. BGK Nieruchomości to właściwie na wszystkim się kojarzy z mieszkaniem plus, więc do tego mieszkania plus przejdzie, przejdę. Tylko najpierw kilka takich danych z gus za pierwsze półrocze. 6% mieszkań więcej oddanych do użytkowania w stosunku do ubiegłego roku. 23% więcej budów rozpoczętych i blisko 30, blisko 33% pozwoleń na budowę więcej. No to wygląda na BUM na w budownictwie mieszkaniowym. I teraz się zaczęłem, za, trochę zastanawiam nad tym, bo jeżeli mamy program rządowy, mieszkaniowy, który ma zapewnić tanie mieszkania powszechnie, no to ten, tego boomu nie powinno być. Ludzie powinni poczekać, aż te mieszkania rządowe się pojawią. I przyznam, że rozmawiałem też z kilkoma znajomymi, którzy, którzy zajmują się tym rynkiem i oni przyznają, że po prostu najwyraźniej nikt nie wierzy, że ten program się uda. Dlaczego? Um, może um... Najpierw określmy naszą grupę docelową. Naszą grupą docelową, nasi klienci to ci, którzy są poza systemem bankowym, ci, którzy nie mogą dostać kredytu hipotecznego. Dlatego też my nie konkurujemy bezpośrednio z deweloperami prywatnymi. Od deweloperów prywatnych kupujemy albo za gotówkę, albo dysponując kredytem hipotecznym. Ponad 40% naszych obywateli, którzy mają potrzeby mieszkaniowe, nie są w stanie uzyskać kredytu hipotecznego. Jeśli nie są w stanie... A 40%, tak. tak? Jeśli nie są w stanie osiągnąć kredytu hipotecznego, to są nasi klienci, czyli wynajem z opcją dojścia do własności. I no to tak, jest... ale mnóstwo tych mieszkań, które są, które są obecnie kupowane, to są kupowane mieszkania na wynajem. Właśnie dla takich ludzi, którzy, których nie stać na, na kredyt, ale gdzieś Muszą mieszkać. I to też jest jeden z elementów, który ten boom napędza. Innymi słowy, inwestorzy też, ci, którzy kupują mieszkania na wynajem, inwestują to w to, aby zarobić, też nie do końca wierzą w powodzenie programu. Tak, słusznie pan zauważył, panie redaktorze, tylko to dotyczy tylko dużych miast. Tylko tam prywatni są gotowi inwestować w swoje środki prywatne w mieszkania celem nie zamieszkania własnego, tylko na wynajem. Przykładem Biała Podlaska, gdzie budujemy w tej chwili trzy bloki, 200 mieszkań. W Białej Podlaskiej jako tako rynek najmu w takim ujęciu, o którym pan redaktor powiedział, nie, 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 nie funkcjonuje. Jeśli jest wynajem, to naprawdę śladowe, śladowe ilości. My na 200 mieszkań dzisiaj razem z prezydentem Białej Podlaskiej, bo on prowadzi listę, ma zapisane około 700 rodzin. Na 200 mieszkań, 700 rodzin chętnych. Kiedy zapytał, co z tym zrobimy, powiedział, panie prezydencie, jeśli okaże się sukces, budujemy dalej. My nie mamy ograniczeń finansowych, ponieważ my nie budujemy z budżetu, tylko z pieniędzy funduszowych. A te są póki co nieograniczone. Ale proszę mi powiedzieć, bo to też był jeden z zarzutów, który się często pojawiał. Właśnie stawianie mieszkań w okolicy, gdzie właśnie nie ma potrzeby mieszkań na wynajem. Znaczy, okazuje się, że są. <grym> więc właśnie mówiono, to jest o tak, tym, że nie ma, ale... też jakby nie ma y, miejsc pracy. Jeśli popatrzymy na zmieniającą się strukturę zatrudnienia w Białej Podlaskiej, to nie jest tak, że tam nie ma pracy. Owszem, jest, jest praca, jest różna praca, też związana z obsługą granicy. To też musimy po, popatrzeć na to, gdzie jest zlokalizowana Biała Podlaska. Ale Biała Podlaska jest takim przykładem samoistnym, bo wkoło Białej Podlaskiej nie ma większego innego miasta. Ale teraz jesteśmy w trakcie przygotowania już umowy na, na też Około 200 mieszkań w świniku, który jest położony koło Lublina. W zasadzie Świnik nie jest samoistym miastem, który nie ma wkoło otoczenia, jest w aglomeracji Lublina, która liczy ponad pół miliona mieszkańców, więc nie rozpatrujemy wielu miast w oderwaniu od siebie, tak jak budujemy w Pruszkowie. Przecież nie budujemy w Pruszkowie dla samego Pruszkowa, tylko budujemy w Pruszkowie w opcji pracy w aglomeracji warszawskiej. No akurat w Pruszkowie trochę mieszkę, trochę miejsc pracy jest, ale to jeszcze wróćmy do, do tego programu. No moim zdaniem jest tak, że ludzie uwierzą, że ten program będzie w jego sukces, jeżeli zobaczą te mieszkania. No rozumiem, że w Białej te mieszkania tam, są tam już, tam już uwierzyli. Myślę, że za chwilę będzie wiele miast w Polsce. Mogę parę szybko przytoczyć, gdzie będzie... Bardzo proszę bardzo. Polska Zachodnia, Wałbrzych jest w trakcie budowy. Jerozim w trakcie budowy. Września. Ro, rozmowy bardzo poważne. Wrocław, Oława, Nysa. Katowice. Katowice, w tym roku wejdziemy na dwie budowy około 1000 mieszkań. Świetnie zaprojektowane, przy czym jedna lokalizacja, która będzie wynikiem konkursu, który w tej chwili jeszcze trwa, a 12 września będzie rozstrzygnięcie konkursu na dom dostępny organizowany przez BGK Nieruchomości. Więc tych inwestycji Gdynia, w tej chwili na ulicy Puszczyka realizowana. również Suwałki, Łomża, Zamość, Starowa Wola, Przemyśl, Skawina. W przyszłym roku wchodzimy na początku roku na budowę. Również Szczecin i Świnoujście. Tak poleciałem po mapie, żeby pokazać, że budujemy wszędzie. Wodzi również. W Łodzi mhm. również, że naszym, nasze lokalizacje nie są tylko w dużych miastach, ale tam, gdzie jest po prostu potrzeba. A proszę mi powiedzieć, czy te lokalizacje to są gdzieś wewnątrz miast, czy to jednak gdzieś bardzo na obrzeżu i później się pojawia problem z tym, żeby tam dotrzeć? Każda lokalizacja jest inna, każde miasto jest inne i to jest na przykład w Warszawie wiadomo, że nie celujemy w centrum, tylko obrzeże, to jest zrozumiałe. W, Katowic w Krakowie celujemy na obrzeża, zupełnie przyzwoite, dobrze skomunikowane obrzeża, ale w Białej Podlaskiej jesteśmy w samym centrum to jest, no, po prostu każde miasto ma swoje, swoją specyfikę w Dębicy 50 metrów od ratusza, no, więc w mniejszych miastach, świetny, powiedzmy sobie świetne lokalizacje, w większych miastach, czy w dużych miastach lokalizacje dobrze skomunikowane transportem publicznym, co jest bardzo ważne, na to kładziemy nacisk. Jeśli nie ma komunikacji lub planu na komunikację transportem publicznym, nie jesteśmy Tą lokalizacją zainteresowani, mhm. nawet jeśli jest tak, tak zwaną dobrą lokalizacją. Dla nas kluczową sprawą w dużych aglomeracjach jest transport publiczny. A proszę powiedzieć jeszcze wróćmy do Warszawy, bo tutaj się zaczęły, zaczęła się budowa, budowa mieszkań. Pojawiły się też informacje podejrzenia właśnie na gruntach poczty, tak? Dobrze pamiętam. Prowadzimy w tej chwili rozmowę z pocztą tam jest, jesteśmy na, w trakcie rozmowy z miastem, jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego. Tam istnieje, ale będziemy potrzebowali drobnych korekt. Czyli w Warszawie też jakby będzie więcej Tak, Z całą pewnością mieszkań. oprócz tej lokalizacji możemy powiedzieć, że na gruntach prywatnych, bo dzisiaj budujemy na gruntach prywatnych i samorządowych, to jest nasz główny rynek, jesteśmy w trakcie przygotowania 3000 tysięcy mieszkań. Wow, ale Na jednej lokalizacji, gdzie będzie robiony oprócz wykorzystania obiektów, które będą projektowane po 12 września, czyli po rozstrzygnięciu konkursu, będzie ogłoszony konkurs urbanistyczny, czyli A mieszkania, B Układ mieszkań, czyli w tym przypadku układ budynków, nie mm -hmm. mieszkań, tylko układ budynków, bo tutaj razem z, z miastem stołecznym Warszawa rozmawiamy, żeby to było um, no nie upakowane w, typu, w typie deweloperskim, tylko po prostu dobrze zaprojektowane, jeśli chodzi o urbanistykę. Ciekawe. Jak pan mówi o gruntach prywatnych, to to są grunty kupione od inwestorów prywatnych, czy od firm, takich właśnie na przykład jak, jak Poczta Polska? Czy, czy To są bardzo różne. Mamy chociażby w Krakowie od osób fizycznych, ale też mamy od firm kupione. Czyli nie jest jakby, nie, nie budujecie tylko i wyłącznie na gruntach, należących do państwa, bądź samorządów Nie, nie. No, mhm. są, są samorządy, które po prostu nie mają nieruchomości. Po prostu już nie mają nieruchomości, które możemy zabudować w programie Mieszkanie Plus. Po prostu mhm. nie spełniają naszych oczekiwań. A proszę mi powiedzieć, jeszcze wróćmy do tego właśnie programu Mieszkania Plus. Bo ja się trochę. Przyznam, że, że jestem trochę zgubiony, patrzę, kiedy patrzę na ten program, bo do końca nie wiem, na jakim jest etapie. Z jednej strony mamy taką sytuację, jak w Białej Podlaskiej, gdzie praktycznie już są te mieszkania, znaczy te domy już stoją, budynki stoją, tylko także nie są. Surowy, otwarty w zeszłym tygodniu byłem, widziałem. No właśnie. Z drugiej strony, to tak naprawdę jest pilotaż. Wiem, że jakieś ustawy się pojawiają. Teraz ostatnio była ta ustawa o ze sobie nieruchomości, która nie spodobała się rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi. Ja tak do końca myślę, że także i nasi widzowie nie do końca nie jesteśmy pewni, na jakim to jest etapie. Czy ten program właściwie ruszył, czy on jeszcze nie ruszył, czy on dopiero zaczyna ruszać? No bo są jeszcze mowa o tym, że będziemy odkładać pieniądze na, na nieruchomości. Na jakim to jest etapie? My jako BGKN realizujemy jeden z elementów programu mieszkania Plus. E, dokładnie zapisane w dokumentach rządowych, jesteśmy pilotażem mieszkania. Plus e, i tą częścią absolutnie komercyjną, e, które pieniądze na prowadzenie inwestycji mamy z funduszy, a naszym głównym dostarczycielem środków jest dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego, nasza matka. A pozostałe, pozostałe ten elementy socjalne czy tak zwane oszczędnościowe, o które Pan Radektor wspomniał, to jest już absolutnie rola Ministerstwa infrastruktury budownictwa. A proszę mi powiedzieć, bo jeżeli mówimy o programie części komercyjnej, no to na komercyjnym programie się zarabia. No, tu są głosy, że nie da się zarobić na wynajmie mieszkania po 25 zł, czy tam nawet 30. To mówią ci, którzy nie potrafią zarobić na takim wynajmie. My potrafimy zarobić. My, jako BGK nieruchomości, mamy postawione tak gdyby, dwa cele. Pierwsze, wiadomo, jako spółka prawa handlowego musimy dążyć do tego, żeby być na plusie, czyli mieć zysk. Tylko oczekiwania, jakie są postawione przed, przed nami, to ma być zysk niewielki, pozwalający rozwijać się firmie, ale naszym głównym celem jest dostarczanie mieszkań w dobrej cenie, w dobrej cenie. My mamy, tak jak rozmawialiśmy z panem redaktorem wcześniej, my mamy płacone od zarządzania, a nie od różnicy między wybudowaniem, a sprzedażą nieruchomości, więc dla nas najważniejszą jest wielkość dostarczonych, ilość i wartość dostarczonych mieszkań, od tego mamy płacone, od tego mamy liczone wynagrodzenie, a nie od różnicy, tak jak deweloperzy. Dlatego naszym celem jest e, skala. Czyli waszym celem nie jest budowanie mieszkania po 25 tysięcy złotych za metr. Nie, wręcz naszym celem nie jest budowanie takich mieszkań. Na pewno e, i to mogę oświadczyć, że na pewno tutaj w drogę deweloperom e, w e, mieszkaniach premium na pewno nigdy nie będziemy wchodzili. Ale proszę mi powiedzieć, bo, jak to wygląda? Bo to jest tak, że jesteście firmą, która jest naprawdę rodzajem dewelopera albo rejtu, nie, nie wiem co, co jest bardziej. Czyli fun, powiedzmy I tak, i tak. firmy tak, tak. za głównie jest, na tym, nie funduszem, puszczali. ale też realizującym wa, własnymi zasobami projekty. No ale tak naprawdę tych mieszkań przybywa i na moment okaże się, że jesteście największym deweloperem w kraju. Myślimy, że w przyszłym roku będzie taka absolutnie szansa, że dobijemy do czołówki, a z całą pewnością istnieje szansa, że, że będziemy największym dostarczycielem mieszkań. Czołówka no to jest ile tysięcy mieszkań? Dzisiaj to jest ponad 3 tysiące mieszkań. Czyli w przyszłym roku będzie więcej niż 3 tysiące mieszkań budowy. Tak Taki jest cel. No, zobaczymy, tylko właśnie pojawia się pytanie, czy, czy. A jak pan sądzi, czy uda. Bo też jest y, jedna rzecz mnie ciekawi. Z jednej strony jest tak, że no, rzeczywiście trochę tej wiary moim zdaniem mimo wszystko brakuje w ten program, ale z drugiej strony samorządy, jak pan, jak pan pokazuje, no praktycznie ścigają się o to możliwość postawienia sobie mieszkań w ramach programu mieszka Plus, czy nie, proszę, mieszkanie plus te plusy prawa, pan panie buduje? redaktorze e, e, faktycznie bardzo aktywne są samorządy i trzeba tutaj powiedzieć śmiało, bez względu na em, em, barwy polityczne, bez względu na bardzo... Nie, nie rozumiem jednej rzeczy, przecież one mia, moją, mogą budować. Tak, po pierwsze, nie mają zasobów, po drugie, jeśli nawet pieniądze pożyczą, to wchodzi im w budżet wieloletnie plany finansowe, a z tego powodu, że dzisiaj samorządy budują przede wszystkim infrastrukturę, no to w większości są zadłużone pod tak zwany korek, mhm. więc próba dobrania kolejnych środków jest absolutnie w wielu przypadkach Niemożliwe. My zdejmujemy w większości przypadków w, w większości w tych, tych miastach, które powiedziałem, są też bardzo małe miasta, o których do, możemy za chwilę powiedzieć jeszcze, zdejmujemy z nich pełną ryzyka związane z dostarczeniem mieszkań na, na wynajem z opcją dojścia do własności. Proszę zwrócić uwagę, że, że nadal w Polsce jest tak, że wiele osób ma środki. No, powiedzmy sobie niekoniecznie udokumentowane, a, a posiada środki. I czy na pytanie, czy są w stanie miesięcznie opłacać czynsz w wysokości około plus minus 1000 złotych w zależności od miasta? Tak, zdecydowanie są. Czy, czy w banku, nie dysponując umową o pracę na czas nieokreślony, mogą dostać kredyt hipoteczny? Wiemy, że nie. I to jest no. właśnie, to jest nasz klient. Dlatego powiadam jeszcze raz, nie wchodzimy w konflikt z deweloperami, bo mamy innego klienta. Rozumiem. No cóż, mam nadzieję, że ten program, że ten program odniesie sukces, bo, bo to jednak jest rzecz bardzo ważna, zwłaszcza w małych miastach, wbrew pozorom, gdzie po prostu tych mieszkań brakuje, a jeżeli są, to są po takich cenach, że, że trudno. Trudno ludziom się na takie mieszkania zdobyć. Musimy kończyć. To była bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.